Namaste. Moi kochani, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj dewy roślin, modrzew. Modrzew, który każdy z Was zna. To niezwykłe drzewo, które w ciągu lata, w ciągu wiosny ma igły, a w tych miesiącach zimowych te igły zrzuca jako jedne z niewielu takich drzew. I to niezależnie od klimatu, ponieważ u nas również. Modrzew jest odpowiedzialny za pewność siebie, za samorealizację, za miłość do samego siebie, ale w tym znaczeniu takim pozytywnym, ponieważ jest bardzo wiele osób, które mają taką niezdrową pewność siebie, wywyższają się, uważają się, szczególnie w tym świecie ezoteryki, nazwijmy to tak, uważają się za takie obudzone duchowo, za takie, że mają tylko pozytywne wibracje, że tylko pozytywnie działają, takie troszeczkę oderwane od rzeczywistości. To jest taka niezdrowa pewność siebie. Pewność siebie, która obfituje poniżaniem innych i wywyższaniem się. Takiej pewności siebie modrzew Was nie nauczy. Modrzew nauczy Was zdrowej pewności siebie, czyli takiej świadomości, które strony Twojej natury to są Twoje mocne strony, które to są słabe strony, jak wykorzystać Twoje zalety i Twoje wady, aby zrealizować Twoje cele. Nauczy się również miłości do samego siebie, ale również tej zdrowej miłości do samego siebie. Bo są takie osoby, które uważają się za najpiękniejsze na świecie, najmądrzejsze na świecie. I to jest narcyzm, to nie jest zdrowa miłość do samego siebie. To jest znowu taka skrajność w drugą stronę. Tego modrzew Was również nie nauczy. Modrzew nauczy Was zdrowej miłości do samego siebie, takiej, która nie rani innych, która szanuje również innych, ponieważ każdy z nas ma inną drogę, każdy z nas ma inne powołanie, inne ma talenty, inne cele w życiu i należy szanować inne istoty, należy szanować innych ludzi, bo wówczas uzyskujemy od tej siły boskości taką energię, która nam pomaga. Gdy my innych poniżamy, to co wysyłasz, wraca do ciebie siedmiokrotnie. Stara zasada, stara jak świat. Czyli jeżeli wysyłamy dobro, wraca do nas dobro. Jeżeli wysyłamy zło, wraca do nas zło. Oczywiście, jeżeli ktoś nas atakuje, jeżeli ktoś na nas napada, to trzeba stworzyć lustro i wysłać do niego to samo, co on wysłał do was. To jest tak zwana zasada samoobrony, podstawowa zasada samoobrony również w energii, w magii, w energii. Ale wracając do modrzewia. W kolejnej części tego filmu będą zamieszczone zdjęcia, a także postaram się omówić dokładnie sytuację, w której modrzew może ci pomóc. I pamiętaj również o tym, że dr Bach stworzył niezwykłe esencje, współpracując z dewami roślin i również taka esencja z modrzewia może bardzo wspomóc ten proces pracy z tym drzewem, z tą dewą i można stosować i spotkania w formie takiego spotkania fizycznego, przytulania się do modrzewia, medytacji pod modrzewiem, a można dodatkowo stosować te kropelki, jeżeli ktoś z Was potrzebuje takiego mocniejszego wsparcia. Chociaż zazwyczaj ten kontakt z samą dewą jest o dużo, dużo silniejszy niż zażywanie na przykład samych kropelek i brak tego kontaktu. Zapraszam Cię na dalszą część filmu i na nasze kolejne spotkania. Twoja Maria Bukart. Zaufaj we własne siły. Z pomocą modrzewiowej dewy uwierzysz we własne siły i własne możliwości. To niezwykła pomoc, dostępna praktycznie od ręki. Zastanów się, czy porównujesz się z innymi, czy uważasz, że inni są w czymś od ciebie lepsi. Podziwiasz innych, ale boisz się spróbować, boisz się zaryzykować. Może wahasz się, gdy pojawia się jakaś nowa szansa? Może masz gorsze stanowisko, niż na to zasługujesz, gdyż z racji wykształcenia czy doświadczenia
powinno wyglądać to inaczej? Czy może nosisz w sobie przekonanie, że czegoś nie umiesz i że się tego nigdy nie nauczysz? Na przykład, nie mam słuchu, dlatego nie umiem śpiewać. Nie mogę nauczyć się języków obcych. Elektronika to dla mnie czarna magia. Jesteś o tym tak przekonana, tak przekonany, że nawet nie chcesz spróbować, bo boisz się, że ci się nie uda, że i tak ci się nie uda. Ale przecież w życiu to właśnie to jest najpiękniejsze, by się uczyć, by poznawać, by pokonać te swoje własne słabości i odczuć zwycięstwo, gdy je pokonamy. I w tym właśnie pomoże ci modrzewiowa dewa. Zastanów się, czy może tłumaczysz się z twoich decyzji przed znajomymi, przed rodziną w tym stylu, że nie mam matury, więc i tak nie mam szans. Lub to czy tamto. Na przykład w moim wieku to i tak niemożliwe, lub to zajęcie jest tylko dla mężczyzn. Takie odczucie niepewności i braku wiary we własne siły zazwyczaj powstaje bardzo wcześnie w czasie naszego dzieciństwa. Szczególnie, gdy mamy rodziców, którzy porównują nas do innych dzieci. Na przykład, Ania ma świadectwo z czerwonym paskiem, a z tobą są zawsze problemy. Albo twoja siostra jest o wiele lepsza w tym czy w tamtym niż ty. Może urodziłaś się lub urodziłeś się w rodzinie robotniczej, gdzie rodzice pracują w przemyśle, a ty masz nadzwyczajne uzdolnienia. Czy uzdolnienia duchowe, tak zwane ponadnormalne, ponadprzeciętne, lub uzdolnienia artystyczne i spotykasz się z takim brakiem zrozumienia. Może urodziłeś w rodzinie matematyków, a masz zdolności literackie i znów spotykasz się z takim brakiem zrozumienia. To bardzo często jest podstawą właśnie takiego braku pewności siebie w tym przyszłym życiu, ponieważ to niezrozumienie obfituje w różnego rodzaju blokady. Stan niepewności i braku takiej pewności siebie, wiary we własne siły może pojawić się również później, gdy na przykład masz partnera czy partnerkę, który czy która stale cię w czymś krytykuje lub porównuje cię do wcześniejszego partnera czy partnerki. Również to może bardzo silnie wpłynąć na naszą podświadomość i spowodować właśnie taki brak wiary we własne siły. Może jesteś w obcym kraju i masz problem z takim przystosowaniem się do innej kultury, ponieważ masz stale przekonanie, że twoja znajomość języka jest niewystarczająca, aby robić to czy tamto. To również po dłuższym czasie może doprowadzić do takiego właśnie braku wiary we własne siły. Osoby, które potrzebują pomocy modrzewia, pomocy tej dewy modrzewiowej, są z natury bardzo delikatne. Ich struktura jest bardzo skomplikowana. Ta struktura podświadoma, struktura duchowa. I są to osoby, które łatwo zranić, które łatwo w jakiś sposób sprawić im po prostu krzywdę. Osoby takie gruboskórne zazwyczaj nie mają takich problemów. W czym może ci pomóc kontakt właśnie z dewą modrzewia? Przede wszystkim w tym, aby usunąć przekonania, które cię ograniczają. Odkryć twoje talenty, odkryć twoje właściwości, rozwijać te właściwości. Zaczynasz korzystać z nowych możliwości i nie boisz się porażki, ponieważ masz takie przekonanie, że i porażka, i zwycięstwo są równie ważne, ponieważ każda nasza porażka również nas czegoś uczy, ona nas wzmacnia, ona nam pomaga pewne rzeczy zrozumieć. Czyli pracując z dewą modrzewia, uzyskujesz taką zdrową pewność siebie, wiarę we własne siły, masz odwagę, by próbować nowych możliwości i także
masz odczucie, że dasz radę. To odczucie takie wcześniejsze, że nie spróbuję, bo i tak nie dam rady, to znika. Jak gdyby samoistnie. Przestajesz używać takich słów, że nie dam rady, do tego się nie nadaję. Przestajesz się tłumaczyć przed otoczeniem, dlaczego nie korzystasz z danej możliwości. Czyli dewa modrzewiowa to taka niezwykła pomoc właśnie dla tych z nas, którzy są bardzo delikatni, którzy zostali bardzo zranieni, którzy cierpią na poczucie niskiej wartości, mają poczucie, że są w czymś gorsi. Ta dewa modrzewiowa pomaga odzyskać siłę, odzyskać wiarę we własne możliwości, odzyskać taką odwagę i znaleźć to swoje miejsce tutaj na ziemi. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania. Twoja Maria Bukarti.